tak na początek, jakie wrażenia po spotkaniu w Łukowie, po spotkaniu z mieszkańcami na placu Solidarności i Wolności? Bardzo dobre, bardzo dobre, bardzo serdeczna atmosfera, duży optymizm, to mnie bardzo cieszy, bo wiara w sukces jest niezwykle istotna. Ja w swój głęboko wierzę i cieszę się, że dostaję to wsparcie dodatkowo od tych, którzy się ze mną spotykają. To jest zresztą ziemia lubelska, no taka bardzo szczególna w Polsce. Tutaj zawsze był bardzo silny, bardzo silna świadomość narodowa, bardzo silna, bardzo silny patriotyzm. To tutaj działały oddziały partyzanckie, potężne w czasie II wojny światowej. To tutaj potem działali też żołnierze wyklęci. Zresztą dzisiaj rano w Lublinie pod pomnikiem żołnierzy wyklętych, pod pomnikiem właśnie Hieronima Dekutowskiego, Zapory i innych tych, którzy zginęli walcząc o suwerenność i niepodległość Polski po II wojnie światowej, o wydobycie Polski spod okupacji sowieckiej. Rano złożyłem kwiaty i jest ta ziemia lubelska, w tym Łuków, taka szczególna. Panie ministrze, Łuków to również to miejsce, gdzie mamy dużo firm transportowych, to miejsce, gdzie mamy zakłady mięsne i ta ostatnia sytuacja związana z embargiem, związana z sytuacją na rynku dotyka naszych przedsiębiorców bardzo konkretnie. To są ludzie, którzy faktycznie nie mają gdzie sprzedawać, nie mają gdzie transportować swoich produktów. Mieliśmy już protest rolników, mieliśmy protest transportowców. Jaki jest na nich pomysł, jaki jest na nich sposób, żeby im pomóc, pana zdaniem? Przede wszystkim, jeżeli mówimy o problemie, który jest związany rzeczywiście z rosyjskim embargiem, czyli no, znaczące zmniejszenie tego transportu na wschód, no to tutaj jest problem zakończenia wojny. Zakończenia wojny na Ukrainie, zakończenia inwazji rosyjskiej. Problem bardzo trudny i bardzo dla nas ważny, właśnie choćby także i ze względów gospodarczych. I tutaj polski rząd powinien dokładać wszelkich sił, aby ten konflikt się zakończył. Powinien dokładać wszelkich sił, działając w tej sprawie na forum Unii Europejskiej i na forum NATO. Tutaj w moim przekonaniu jest także rola prezydenta Rzeczypospolitej, aby wychodzić tam na tych właśnie forach w ramach organizacji Unii Europejskiej i NATO z inicjatywami, w jaki sposób doprowadzić do zakończenia tego konfliktu. Ja mam nadzieję, że uspokojenie się sytuacji na Ukrainie, że wycofanie się Rosji z okupowania ziem ukraińskich, że ono przyczyni się do tego, że ta wymiana handlowa wróci. Używa pan takiego sformułowania wojna na Ukrainie. Przyznam, że jest pan pierwszą osobą, od której słyszę to tak konkretnie, a jest to dla nas tym bardziej interesujące, że u nas w Łukowie przebywa grupa uchodźców z Krymu. Przyjechali tutaj zaraz na początku, kiedy tylko wojska rosyjskie weszły. I oni usłyszeli w odpowiedzi od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że nie ma wojny na Ukrainie i mogą do siebie wrócić. Czy pana zdaniem pomoc tym ludziom, którzy tutaj szukają schronienia, nie byłaby najlepszym wyrazem tego, że wspieramy Ukraińców? Oczywiście, że tak, że ta pomoc powinna być uchodźcom świadczona. Ludzie nie uciekają dlatego, że mają na to ochotę, tylko ludzie uciekają dlatego, że się obawiają o swoje życie. Rosja zajęła Krym, taka jest prawda. Okupowany Krym jest obecnie przez Rosję i powinien zostać Ukrainie zwrócony, dlatego że niezwykle istotną sprawą w całej tej sytuacji jest także utrzymanie status quo granic, które ukształtowały się w Europie po II wojnie światowej. Jeżeli te granice, tak jak to się w tej chwili dzieje, właśnie ze strony rosyjskiej, będą siłą, przemocą zbrojną zmieniane, to będzie to stanowiło bardzo niebezpieczny precedens na przyszłość i Unia Europejska, a przede wszystkim NATO, powinno tutaj twardo przeciwdziałać i starać się wymusić powrót do tego dawnego status quo, czyli powrót do poprzednich granic. Ja dziękuję pięknie i tak na zakończenie. Czy po 10 maja będzie pan prezydentem wszystkich Polaków? Tak. Bo uważam, że prezydent jest wtedy prezydentem wszystkich Polaków, kiedy nie boi się rozmawiać nawet z tymi, którzy mają odmienne poglądy. I wtedy, kiedy jest na ich poglądy otwarty, w tym sensie, że gotów jest z nimi ich wysłuchać, że gotów jest z nimi debatować, dyskutować. Nawet jeżeli mieliby się rozejść bez porozumienia, to jednak z szacunkiem, z kulturą dyskusji. I wtedy nawet ci, którzy są przeciwnikami politycznymi prezydenta, bo mają odmienne poglądy, powiedzą: prezydent jest w porządku, tak? Został wybrany przez naród, my to akceptujemy, my rozumiemy to, że ma inne poglądy, bo ja wierzę w to, że Polacy doskonale rozumieją, że prezydent może mieć inne poglądy, bo przecież za poglądy prezydent jest wybierany, tak? Większość decyduje, kto zostanie prezydentem, ale przecież jest wielu ludzi, którzy mają poglądy odmienne. Jest tylko kwestia wzajemnego szacunku i uważam, że ten właśnie szacunek do rodaków, nawet tych o brzegowo odmiennych poglądach, jest sprawą bardzo ważną. Panie ministrze, ja chciałbym nawiązać do tematu, który sam pan wywołał w tej kampanii wyborczej. Chodzi o eurowalutę, wprowadzenie w Polsce waluty euro.
Czy boi się pan euro w Polsce? To może nie jest najlepiej sformułowane pytanie. One są... Dlaczego o to pytam? Zdanie wielu ekonomistów, wprowadzenie euro w Polsce jednak spowoduje większe szanse dla polskiej gospodarki, dla polskich przedsiębiorców, dla Polaków. Z drugiej strony słyszy się z pana ust, że jednak spowoduje zubożenie przeciętnego Polaka. No proszę zapytać pana profesora Rzeżyńskiego, proszę zapytać pani profesor Ancyparowicz, proszę zapytać pana profesora Ryszarda Bugaja, jakie jest ich zdanie na temat wprowadzenia euro w Polsce teraz, bo przypomnę, że pan prezydent Bronisław Komorowski... Teraz, to znaczy kiedy? Kiedy pana zdanie najlepiej byłby wprowadzić? Pan prezydent Bronisław Komorowski, stąd cała dyskusja, bo pan prezydent Bronisław Komorowski zapowiadał przez ostatnie lata, że rozpocząć wprowadzanie euro w Polsce trzeba zaraz po wyborach w 2015 roku. No, wybory w 2015 roku właśnie nadchodzą, właśnie mamy kampanię wyborczą prezydencką i chyba jest najwyższy czas, żeby tą wypowiedź pana prezydenta przypomnieć i zacząć rozmowę o euro, bo zdaniem tych ekonomistów, których nazwiska przywołałem i moim osobistym zdaniem również, absolutnie dzisiaj nie jest w interesie Polaków wprowadzanie euro w naszym kraju. Nie jest w interesie Polaków, dopóki poziom rozwoju gospodarczego Polski nie będzie na takim poziomie, jak średnio krajów na zachodzie Europy, czyli krajów tak zwanej Starej Unii. To także kwestia poziomu życia i wynagrodzeń, jakie otrzymują Polacy. A nie uważa pan, że w niedługim czasie, w niedługiej perspektywie wprowadzilibyśmy euro w Polsce, to ten proces dochodzenia do średniej unijnej następowałby szybciej? Nie, dlatego że polska waluta, własna waluta, niezależność walutowa pozwala nam na dodatkowe działania gospodarcze, których jeżeli zwiążemy się strefą euro, robić nie będziemy mogli. Będziemy w korytarzach wtedy. No nie będziemy mogli na przykład podwyższać świadczeń, bo będziemy związani kwestią dewaluacji w strefie euro. I nie będziemy mieli Narodowego Banku Polskiego, tylko będziemy mieli Europejski Bank Centralny, który będzie o wszystkich sprawach decydował. A kiedy dojdziemy do tej średniej, to wówczas? To wówczas uważam, że możemy rozpocząć bardzo rzeczywiście poważną dyskusję na temat wejścia do strefy euro, bo myślę, że także należy brać pod uwagę to, że są państwa przecież w Unii Europejskiej, jak choćby Dania czy Szwecja, które mimo bardzo dobrej sytuacji gospodarczej, mimo wysokiego poziomu życia ludzi średnio patrząc, na euro nie weszły do Unii Walutowej. Więc wtedy możemy rozmawiać o tym, czy zrezygnować z naszej narodowej waluty, czyli polskiego złotego i przyjąć euro. To jest też kwestia tego, jak w ogóle, jaki będzie stan strefy euro wtedy, ja myślę, chyba najistotniejsza. Jaki będzie stan strefy euro, bo dzisiaj strefa euro jest w kryzysie. I dzisiaj ja mam takie głębokie przekonanie, że jeżeli na prezydenta i na premiera być może są wywierane z innych krajów, wielkich krajów Unii Europejskiej, jakieś naciski w kierunku wejścia do strefy euro, to tylko po to, żeby ciężary związane z tym kryzysem rozłożyć jeszcze na Polskę. A ja uważam, że Polaków na to nie stać. Kiedy dojdziemy do tej średniej? Ja mam nadzieję, że szybko i dlatego między innymi kandyduję w wyborach prezydenckich, bo wierzę w to, że rolą prezydenta jest także staranie się, aby Polska wróciła na drogę rozwoju gospodarczego, abyśmy wyszli z pułapki średniego dochodu i abyśmy właśnie w tym kierunku podniesienia poziomów życia w Polsce zmierzali. Chciałbym zapytać trochę w inny sposób. Wartość polskiego eksportu w 2014 roku szacuje się na około 160 miliardów euro. Polski eksport nie jest płacony w złotówkach, tylko firmy, które eksportują na przykład do Unii Europejskiej, w znacznej mierze mają płacone w euro. I później te 160 miliardów euro eksportu przewalutowywane jest na złotówkę. Wie pan, ile banki zarabiają na takim przewalutowaniu? A wie pan, ile banki zarabiają na tym, że mamy największe prowizje i opłaty w Europie? A co rząd robi, żeby one były niższe? Proszę mi powiedzieć, co rząd zrobił, PO-PSL, co prezydent zrobił w ciągu ostatnich 8 i 5 lat, żeby były niższe opłaty i prowizje bankowe? Chciałbym wrócić do tego, ile propos banków. Ile banki zarabiają na tym przewalutowaniu? Oszacowałem, że banki zarabiają w ciągu roku na takim przewalutowaniu około miliarda euro, miliarda złotych. To ja pytam pana redaktora, co rząd zrobił, żeby banki tyle nie zarabiały? To jest pytanie do rządu. Właśnie. To bardzo proszę, żeby je do rządu zadać, bo moim zdaniem nie. Ale z drugiej strony w Europejskim Banku Centralnym stopy procentowe są o wiele niższe niż stopy w Narodowym Banku Polskim. Więc właśnie pytanie jest zasadnicze. Co zrobił rząd, żeby te warunki były lepsze? Bo ja sobie nie wyobrażam, i chyba pan sobie też nie wyobraża, przejścia dzisiaj na euro po jego obecnej cenie, załóżmy nawet, że ona jest 4,08, czyli 4,08 zł. Mhm. Proszę
pójść do emeryta, który ma 800 czy 900 zł emerytury i zapytać się go, ile euro będzie dostawał i co będzie mógł za to kupić. Zwłaszcza jeżeli stanie się to, co stało. Zwłaszcza jeżeli tak pan naprawdę w to wierzy, że to będzie tak, że ceny nie wzrosną? Potwierdza to Słowacja, potwierdza to Litwa. Właśnie byłem ostatnio potwierdzić to na Słowacji i koszyczek, który kupiliśmy w sklepie po słowackiej stronie, wyszedł w przeliczeniu według tego kursu, który podałem przed chwilą, ponad 54 zł. Ten sam koszyk zrobiony po polskiej stronie w Milówce, pierwsza wieś za granicą, kosztował 37 zł. Ale jeden z dziennikarzy, zdaje się chyba TVN, robi zakupy w Warszawie w sklepie osiedlowym, te same zakupy wyniosły 60 zł. To niech pan redaktor sobie wnioski w takim razie powie mi, jak to się dzieje, że przed wprowadzeniem waluty euro na Słowacji myśmy jeździli na Słowację do restauracji, myśmy tam kupowali różne produkty, myśmy tam jeździli na narty i Polacy robili to nagminnie. Mnóstwo ludzi. Odkąd wprowadzono walutę euro, przy granicy, na przykład w okolicach Nowego Targu czy w okolicach Żywca, powstały wielkie targowiska, na które przyjeżdżają Słowacy gremialnie, kupując w Polsce towary za złotówki, bo im się to opłaca. Czyli nam się opłaca być krajem, wokół którego jest strefa euro. Nam się opłaca, naszym handlowcom się, zwłaszcza w tych terenach przygranicznych, się to opłaca, bo im handel znacząco wzrósł. Polakom dzisiaj się nie opłaca przechodzić na euro, bo będzie to na pewno oznaczało podwyżkę cen towarów, bo wszędzie oznaczało podwyżkę cen towarów. Ale na Słowacji dane mówią o inflacji na poziomie 0,15%. Świetnie, tylko podnoszono te ceny zanim nastąpiła wymiana na euro. Tak wyglądał ten proces. Proszę poczytać o tym. To może jest panie pytanie redaktorze. Dobre do rządu słowackiego w takim razie. To może zaniedbania rządu słowackiego przed wprowadzeniem strefy euro na Słowacji. Wie pan, ja nie wiem. Domniemuję, także nie stawiam otwartych tez. Proszę zapytać rząd słowacki. Ja wiem tylko jedno. Dawniej Polacy jeździli na Słowację, bo tam się opłacało robić zakupy. Teraz Słowacy jeżdżą do Polski, bo jest w Polsce znacznie taniej. A kiedy pan już będzie prezydentem, będzie rząd, nieważne w jakiej formule, będziecie dążyć do tego, żeby była średnia krajowa i będziecie dążyć do tego, żebyśmy weszli do strefy euro? Ja mam nadzieję, że przede wszystkim uda się w szybkim tempie podnieść kwotę wolną od podatku, po to, żeby więcej pieniędzy zostawało w portfelach Polaków. Dzisiaj mamy taki absurd, że nawet ci, którzy mają dochód roczny na poziomie minimum egzystencji, to jest w granicach 450 zł miesięcznie, nawet ci są powyżej kwoty wolnej od podatku.